Cześć, to jest Tornokobokog, witam w kolejnym filmie z Minecrafta. Dzisiaj będziemy robić to, co w ostatnim odcinku, czyli sobie pójdziemy do kopalni. A na pewno go przywitał nas Ogóraz. Nie macie już. Zaczniemy oczywiście zbierzemy mięso. Zaraz wam powiem. Napisali komentarz, który tak mi pokoju. Czy będę robić sobie cały czas filmik, to jestem, czy że nie będę po prostu. Wydobywać materiałów. W komentarzu możecie napisać, co mogę zrobić, albo możecie coś napisać. Czy film podobał, czy nie podobał. Czy też w tym się też nie mam, gdzie ja to daję. Do budulców. Dobra, nie będę rozruszał. Ciepła, żeby przeczytać sobie pana. Czy są to podpisy, są ważne, już powoli się zmieniam w jakiegoś kolejnego typowego youtubera, więc będę go już mówiłem, że jeżeli nie nagrywam w czwartek i w niedzielę, to albo coś się ze mną nie tak, albo chory, czy inne takie rzeczy. Dzisiaj sobie zrobimy ze 2 kilofy, spróbujemy z 2 żelaznymi kilofami wyjść. No i teraz przejdźmy do odcinka. No to na początku wiadomo, idziemy do tej dziury, którą ostatnio zrobiłem. Dzisiaj będę nagrywać to trochę dłużej, to dlatego, ponieważ no może uda mi się zrobić zrobię takie przyspieszenie razy dwa w tych momentach, kiedy będę kopać, a jeżeli nie, to więc tutaj, no kontynuujmy kopanie, ostatnio skończyliśmy to, więc odłączmy go tutaj. I co mogę was powiedzieć o tym poprzednim odcinku, jak pamiętacie, diamentów nie znalazłem niestety, ale ja nie tracę nadziei, myślę, że, no, że gdzieś na pewno znajdę. Tutaj widzimy kolejny problem, czyli jeżeli macie porady, jak szybko znaleźć diamenty, no to zapiszcie, bo myślę, że z koordynatami to był koordynatami, bo przede wszystkim takie wysokości diamenty już powinny być. Zrobię taki szeroki tunel, żeby po prostu był mi łatwiej zdobyć diamenty. Może to wir jest? Dużo wir jest. Nie tak wysoko, to jest dużo tego wiru. To znalazłem ten wir, to będzie dobra oznaka. Teraz mój brat wyjdzie, więc tutaj będę musiał skarżać. Dobra, już jestem z powrotem. Tak, i tutaj będziemy ten redstone. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnej lawy. Tutaj zrobimy jeszcze tutaj odkop. Bardzo dużo tego węgla jak na to. Dobra, tutaj spróbuję teraz nie mówić, po prostu już nie będę się odzywać, a jeżeli będzie coś ciekawszego, to po prostu się odezwę. Także albo to będzie przyspieszenie, albo to wytnę, zależy czy to mi się uda. Dobra, to musiałem zrobić pauzę, bo myślałem, że niepotrzebnie kopię ten wir ręką, no i sobie zrobię po prostu łopatę, żeby było mi łatwiej. No i też znalazłem taki pomysł na film, no i myślę, że może w następnym filmie sobie zrobię farmę. Chyba, że macie jakiś lepszy pomysł, to sobie wykonam wasz pomysł. Teraz już nie przeszkadzam i puszczam dalej bez dźwięku. Dobra, tutaj znalazłem węgiel, ale chyba za bardzo nam niepotrzebny, więc kontynuujmy. O, było tutaj, nie zauważyłem. Logi!
zwłaszcza kot alert. Dziewięć złote już mam. Z tego, że mam 9 złotych, mogę z tego zrobić złote jabłko. Potrzebuję diamentów. Jakieś złote jabłko. Widać, że ta kopalnia tak już trochę wygląda tak jak chciałem, ale... Że tutaj sobie zrobię schody. Teraz wysokości już diamentów chyba nie znajdę za wysoko, trochę jestem na 12, 14, 11, ale tak trochę nie pamiętam, gdzie diamenty są, ale też chyba na około diamentach 11. Oczywiście Y równo 1. Pokładnie się skończyło, no to trzeba sobie zrobić kolejne. Zombie gdzieś tu jest mały. Zaraz pewnie do jaskini dojdę, może tu w jaskini będą na katolikę. Węgiel. Gdzież blisko są? Tylko gdzie? Szmaragdy znalazłem. Będę mnie tu kupować. Dobra, mam pierwszy szmaragd, ale co z tego, że szmaragd znalazłem, jak diamentów potrzebuję? Mi się wydaje, że gdzieś w pobliżu tutaj powinny być, tylko gdzie? Już pochodni nie mam, muszę.
Ale na co mi tyle bloków diamentów potrzebuje? Bez diamentów nie zrobię diamentowego klifa, bez diamentowego klifa nie... Co ja mówię? Bez diamentowego klifa nie dojdę do Nether. Bez wejścia do Netheru nie będę mógł pokonać Blaze'ów, a bez Blaze'ów nie zrobię oczu kresu, a bez oczu kresu nie dojdę do Endo, a jak nie dojdę do Endo, to wtedy pokonam smoka. No muszą być tu gdzieś to diamenty. To z tego, że szmaragd znalazłem, ale... Diamentów potrzebuję. Chociaż z drugiej strony, jeżeli znajdę wioskę, to będę mógł pójść na handel i... trochę pohandlować, a czemu ja mrozę, że pochodni nie mam, przecież mam tutaj dużo drewna. Wiecie co, może zrobię tutaj przerwę, no i nie wrócę, dopóki diamentów tych nie znajdę. Dobra, jestem z powrotem. Okazało się, że już miałem mało miejsca i film się zatrzymał na jakiejś pozycji. No nie zobaczycie tego, ponieważ no wyciąłem ten fragment, ale no rzecz kierow mi się skończy, to oznacza, że już jest naprawdę bardzo mała szansa, że diamenty znajdę. Trochę ten film taki długi, ale no trochę już. Wiecie, no nie chcę się nagrywać, po prostu mi się tak trochę i już próbuję tak, no, no bierzcie, oglądajcie i tak macie, oglądajcie i to. Rozumiecie, jak to jest, jeżeli się nie ma pomysłów, więc dlatego wam mówię, żebyście pisali komentarze, bo tak to nie mam pomysłów i filmy wychodzą w takie słabe, więc... Naprawdę chcę komentarze, bo wtedy będę lepiej wiem co chcecie, a tak nie wiem co chcecie, po prostu robię tak, że bierzcie, oglądajcie i że po prostu jakieś filmy. A jak na przykład napiszecie komentarze, chcecie, to po prostu próbuję to zrobić, że tak, a tak to po prostu robię na odwalcie, żeby po prostu był, żeby po prostu zaraz nie ma rodziny, że dlaczego film nie wszedł. Chociaż i tak nikt mnie nie ogląda. No może bez przesady, że nikt mnie nie ogląda, ale... No mało kto po prostu mnie ogląda i tyle. No i dzisiaj oczywiście znowu diamentów nie wydobyłam, ale mam za to szmaragd, który też może się też przydać, jeszcze złoto. Także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się film spodobał. Jeżeli tak, chociaż wątpię, no to napiszcie mi komentarz, a jeżeli nie, no to też oczywiście komentarz napiszcie, możecie też w komentarzu napisać swoje własne propozycje, a jeżeli chcecie ogólnie cokolwiek, no to komentarze, tylko komentarze, coś chcecie wyjaśnić, komentarz, coś robić źle, komentarz. Cokolwiek w ogóle chcecie, żebym robił komentarz. Ogólnie wolę komentarze niż takie lajki, bo potem się okaże, że tak naprawdę wam się nie podobał, że tylko tak robicie, że mi przykro nie było, a ja chcę po prostu, żeby dla was było miło się oglądało, a nie, że po prostu że robię film, a potem nie wiem, czy ten film był dobry, czy jednak go zrobić, czy nie, więc to było wszystko, to był Kuba Kok, na razie.